Siądę tak na dzisiejszym wysku na na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie oglądać ataki strasznych klaunów, bo naprawdę lubicie tę serię na moim kanale i dzisiaj będziemy sobie po prostu robić już chyba czwarty. Pokazałem trzy. Będziemy robić sobie czwarty odcinek z tej serii na moim kanale. Więc jeżeli chcesz dzisiaj dostarczyć sobie dawkę strachu, zostań na tym odcineczku do końca. Widzimy sobie bardzo dużo informacji w Facebook, Snapchat i grupa, Facebook, którą was zapraszam, bo są tam sami najlepsi ludzie, co my lecimy. Zostawcie apeczkę, lecimy! No i dobra, przygotowałem sobie jeszcze jaką kompilację tych ataków klaunów i zobaczymy sobie, czy te klauny są naprawdę straszne i czy w ogóle się przerażę, bo naprawdę mnie to ciekawi. To kurde, lubię takie rzeczy oglądać, wy też lubicie, więc będzie spoko odcinek. Dobra, już się przenoszę tutaj na te klauny i zobaczymy, co tutaj nam przygotowali. Lecimy z kompilacją. Dobra, ja tej kompilacji... Dlaczego on stuka? Zobaczcie, jaką ma... taką minę ma. Niech to się... Bo! Ja... Widzicie to jak on... Co? O kurde! Odsuń się... Odsuń się ode mnie! Spadaj! Zobaczcie, on ma jakiś miecz drewniany. No przejedź go, gościu! No uciekaj stamtąd! Dlaczego on tam stoi? Ej, jest naprawdę... Nie, czy... Co? On jakiś pijany ten klaun jest? No uciekaj, gościu! O mój Boże! Dobra, kolejny. Idę sobie sam klaun. Jakiś taki troszeczkę już... No nie wiem, taki no... Wiecie, taki... Podargany, tu po z bronią mu wyskoczył. O kurde, co to się dzieje na tej kompilacji? Oj, co? Klaun taki kozak, a już uciekał. Jak, dobre, to było dobre. Taki klaun właśnie powinien się tak straszyć. Na pewno miał pisać na kulki albo na wodę XD. Klaun łopa, chciał płać rękę. Jebło, brawo. Tak się w stanie klauna powinno robić, no i dobrze moim zdaniem. No albo co, tak chodzą i się straszą. Tak powinno właśnie być, tak się nie powinno straszyć ludzi. O kurde. Jak go wziął? Ej, ja prawie, jak ja bym tak wyszedł klaunem, tak bym mnie wziął, to ja bym miał serio 10 kilo w majtkach. Oooo, i co kozaku? Klaun taki dobry, i co? I koniec klauna. What the fuck? Dostał liścia i się złożył. Dobry. A ty... Bo dostał liścia i ja nie wiem. Odleciał, widzę przez światy XD. Dobry klaunik. O, po, jaka czarna posta tam jest. Jak się skrada. Nie. No co, idź stąd. Po, what the fuck. Aha, wyszedł i go dostał. What the fuck. O, leci za niego. I bum w czachę. I bum. I dobrze tak. Powiedziałem już 1000 razy, nie powinno się straszyć ludzi. Jest takim klaunem. W Polsce to dopiero by dostał na pyrkę. Puuu, i by się poszedł spać. Okej, okay, co my tu mamy? O, z pistoletem idą? Ale po co przez co? To już mi troszeczkę wygląda na fake. Ale zobaczymy, co tu się wydarzy. Idą sobie po prostu przez... No, gdzieś to sobie po prostu idą. Co to było? Gdzie oni biegną? Ale w ogóle kto... To, co ma w głowie, że w nocy chodzi przy nim jako klaun. O, ja to widziałem, oglądajcie. Klaun się wołał do domu, zobaczcie to. Naprawdę, zobaczcie. Klaun mu się wołał do domu. What the fuck? What the fuck? Gdzie on jest? Nie, nie, ja się, nie mogę na to patrzeć. Nie, ja to wam zacenzuruję oczywiście, bo tam był jakiś strzał. Ale jeżeli zobaczycie naprawdę jak ten klaun wyglądał, to... Wow, macie wszystko w opisie. Jeśli oczywiście jest po prostu łapkę w górę na jakiś fajny koniec, więc odcinków z takim samym w komentarzu. Wbijcie mi sobie bardzo dużo informacji w Facebook, Snapchat i grupa, w którą was zapraszam, bo są tam sami najlepsi ludzie, co my lecimy. Zostawcie apeczkę, cześć!